Niedługo po tym, jak zdałem maturę, już chyba macie dość tych moich przykładów z okolicy matury, wszystko wiecie, ale może ktoś jeszcze nie wie. Miałem wtedy okazję pojechać na miesiąc do Austrii i zobaczyć inny świat. Było to w czasach jeszcze głębokiego komunizmu, 1975 rok. Europa podzielona na dwa obozy. Polska była w obozie komunistycznym, a Austria za żelazną kurtyną, jak się wtedy mówiło. Dwa światy. Obóz socjalistyczny propagował piękne, wspaniałe hasła, jakim to wspaniałym systemem jest, jak pięknym i sprawiedliwym. Niestety rezultaty tego systemu nie były zachęcające. Gdy przekraczałem wtedy tą żelazną kurtynę, jechałem pociągiem relacji Kraków-Wiedeń, pociąg przedzierał się przez zasieki z drutów kolczastych, oddzielające te dwa światy. Czechosłowaccy wopiści latali jak oparzeni, sprawdzając, czy ktoś nie chce się przedostać nielegalnie, chowając się gdzieś w podwoziach wagonów, by uciec z tego naszego wspaniałego socjalistycznego świata do tego gorszego, zachodniego. No, jaki absurd, skoro ten nasz był taki wspaniały. Gdy wreszcie przedarliśmy się przez zasieki, wjechaliśmy na teren Austrii, otworzył się przede mną bajkowy świat. Dla mnie z tamtą świadomością to było coś niezwykłego, przepięknego. Wiedeń, potem Alpy, bajkowe wioski. Wszędzie, nie wiedzieć dlaczego, przystrzyżona trawa, żywopłoty. Piękne domy, drogi, samochody, pięknie ubrani ludzie. Ale najmocniej przeżyłem to po powrocie. Jak się znalazłem z powrotem w tym naszym świecie, przeleżałem dwa dni z głową do poduszki. Taki był to dla mnie szok. Wszystko brudne, ponure, zarośnięte. Te moje przeżycia, które sobie tam wspominam, może też niektórzy macie podobne, niech będą ilustracją tego wspaniałego faktu, że zaufanie wobec Chrystusa wprowadza nas w zupełnie inny świat. Zobaczmy, jak ten świat jest opisany, list do Galatów 5. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Świat, w który wprowadza Chrystus, miłość, radość, pokój. Skoro tak, to jest pytanie, na ile go realnie doświadczam? Czy doświadczam właśnie tego? Na ile moja codzienność to miłość, pokój, radość? A może jednak coś innego? Coś ze starego życia, zamiast miłości, egoizm, walka o swoje, niepokój, zamiast radości, smutek, smętek, poczucie bycia skrzywdzonym, może jakaś frustracja, gorycz, która przeradza się z kolei w złe mówienie o innych, malowanie złego obrazu ludzi w moim otoczeniu, innych chrześcijan. Nie dlatego, że akurat coś złego zrobili, ale jako upust własnej frustracji. Wszyscy robią coś nie tak. Wszyscy mnie irytują. Ktoś przyglądający się z boku powiedziałby, no powiedzmy, że nie jest chrześcijaninem, to sobie pomyślałby, no takie piękne deklaracje, dlaczego tego nie widać? Jak ten dylemat może być rozwiązany?
Jak moje życie może bardziej odzwierciedlać wspaniałość Bożego świata, panowania Chrystusa? Popatrzymy właśnie w tym celu do dzisiejszego odcinka Listu do Rzymian 5. Przeczytajmy pierwszą część. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. Jakie jest to życie, które oferuje Chrystus? Jaki potencjał w nim jest? Jest on opisane tutaj jako królowanie. Jest tu mowa o królowaniu, o życiu jak król, królowa. A więc z poczuciem pełni. Dlaczego możemy czuć się jak królowie? Z powodu, no końcówka, tak? Z powodu Jezusa Chrystusa. Zaufanie Chrystusowi prowadzi nas, daje nam możliwość królowania. Wspaniałe, pełne życie. I właśnie może być opisane przez te słowa, które czytaliśmy już wcześniej. Jeszcze raz popatrzmy na nie z Listu do Galatów 5. Owocem jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Możemy, tak? Możemy mieć to życie, którego wszyscy szukają i którego wszyscy zazdroszczą. I taka jest pełna możliwość, którą ma każdy, kto zaufał Chrystusowi, zaprosił go do swojego życia całkowicie w zasięgu ręki. Potrzebujemy tylko wybrać tą opcję i sięgnąć po nią przez wiarę. Bo jak nie będziemy wybierali tej opcji, to narzuci nam się inna, włączy nam się inna, bo życie nie znosi próżni. Ponownie nasz główny wers, popatrzmy. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała, jeżeli nie zadbamy o to, by doświadczać owocu ducha, spadniemy w naszym doświadczeniu do poprzedniej opcji, z której zostaliśmy wyrwani, która tu też jest opisana. Zamiast naszego królowania w życiu będzie co? Dwa słowa. Tak? Śmierć zakrólowała. Zamiast my królować, coś zakróluje nad nami, tym czymś będzie śmierć. W jaki sposób śmierć króluje nad życiem człowieka? Zobaczmy przykład, jak doświadczał tego panowania śmierci pewien człowiek, o którym wszyscy myśleli, że króluje, bo był rzeczywiście królem, ale zobaczmy, co on sam przeżywał. Księga Koheleta, 2 rozdział. Włączmy naszą wyobraźnię, tak jakbyśmy oglądali film. Dokonałem wielkich dzieł. Zbudowałem sobie domy. Zasadziłem sobie winnice. Założyłem ogrody i parki. I nasadziłem w nich wszelkich drzew owocowych. Urządziłem sobie zbiorniki na wodę, by nią nawadniać. Gaj bogaty w drzewa. Nabyłem niewolników i niewolnice. Posiadałem też wielkie stada bydła i owiec, większe niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. Nagromadziłem też sobie srebra i złota i skarby królów i krain. Nabyłem śpiewaków i śpiewaczki oraz rozkosze synów ludzkich, kobiet wiele. I stałem się większym i możniejszym niż wszyscy, co byli przede mną. Niczego też, czego oczy moje pragnęły, nie odmówiłem im. I przyjrzałem się wszystkim dziełom, a oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem.
Toteż znienawidziłem życie. Znienawidziłem wszelki swój dorobek, który zostawię człowiekowi, co przyjdzie po mnie, a któż to wie, czy mądry on będzie, czy głupi. Kto jak kto, ale Salomon powinien mieć poczucie, że no, króluje w życiu. Osiągnął wielki sukces, powinien czuć się jak król. A jednak w jego świadomości nie królował. Nie on królował, lecz śmierć zakrólowała nad nim, to właśnie to przemijanie. Stracił poczucie sensu życia, wręcz znienawidził życie, znienawidził swój dorobek, popadł w depresję. Kto okazał się królem? Śmierć. Przemijanie. Śmierć zakrólowała. Co Bóg nam pokazuje przez te przeżycia Salomona? Jeżeli w odpowiedni sposób nie zadbamy o owoc ducha, jeżeli nie zadbasz o to, mówiąc zadbasz, mówię też do siebie, jeżeli nie zadbasz, by rezultatem twojej więzi z Bogiem były miłość, radość, pokój i temu podobne, to zamiast ty królować w życiu, coś zakróluje nad tobą. Staniesz się frustratem, z twoich ust popłyną słowa goryczy pod adresem własnego życia. Z twoich ust popłyną też negatywne rzeczy o innych ludziach, innych chrześcijanach. Nie dlatego, żeby coś szczególnie złego zrobili, ale jako skutek twojej goryczy. A przecież jest pełna możliwość doświadczyć czegoś przeciwnego, by królować. Jak to osiągnąć? Najpierw ogólna odpowiedź, a potem szczegółowa. Ogólna? Jakie warunki człowiek potrzebuje spełnić? Powracamy do naszego głównego tekstu z listu do Rzymian, 5:17. I popatrzmy tutaj na ostatnie zdanie. Królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. Jeden sposób, jedna droga, z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. Posługując się ilustracją z czterech praw duchowego życia, z tej prezentacji istoty chrześcijaństwa, człowiek potrzebuje zaprosić Chrystusa na tron swojego życia i później go na tym tronie utrzymywać. Taka decyzja, decyzja woli. Chrystusie, ufam Tobie. Odwracam swoje zaufanie od innych sposobów na królowanie. Kieruję je na Ciebie. Ty mnie naucz królowania. Jakie będą rezultaty? Jak możemy przeżywać tą pełnię życia dzięki Chrystusowi, to królowanie? Czas na odpowiedź szczegółową. W naszym fragmencie podane są trzy sposoby, jak to się króluje po Chrystusowemu. Ale to jest ciekawe, że wszystkie te trzy sposoby będą wariacjami jednego słowa i tylko jednego, które przewija się przez ten nasz fragment. Jest to słowo, które również tutaj występuje, słowo sprawiedliwość. Trzy wariacje słowa sprawiedliwość. To mi przypomina pewne zdarzenie, które chciałbym uczynić ilustracją problemu. Gdy w pewne wakacje wiele, wiele lat temu okazało się, że razem z Ewą mamy się ku sobie. Pojechaliśmy wtedy razem na Rutkę. W tym momencie wielu z was już wie, bo tam było. Wieś nad samą ukraińską granicą, gdzie mieszka część rodziny Ewy.
ten sposób pierwszy raz trafiłem na rutkę. Był akurat sezon na truskawki, a ponieważ sezon na truskawki nie trwa za długo, na rutce wszystkie potrawy były z truskawek. Truskawkowe wariacje. Można powiedzieć menu innowacyjne w zakresie truskawek. Na początek był kompot z truskawek. Potem były knedle z truskawkami. A na koniec było ciasto, nie zgadniecie z czym. Z truskawkami. Niech to będzie nasza ilustracja, jak się doświadcza pełni dzięki Chrystusowi. W miejsce truskawek wystarczy wstawić tylko to nasze słowo, sprawiedliwość. I mamy pełnię życia według Chrystusa. Więc zaczynamy od tego naszego 17 wersu. I tam znajdujemy pierwszą wariację sprawiedliwości. Jak ona brzmi? Mamy tam, przynajmniej ja tu mam na ekranie w trzeciej linijce, dar sprawiedliwości. O co tu chodzi? Co to za dar sprawiedliwości? Kontekst pokazuje, o co chodzi. Parę rozdziałów dalej w liście do Rzymian zostało opisane to, jak się króluje dzięki Chrystusowi. Popatrzmy właśnie te słowa z 14 rozdziału. Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jak się doświadcza królowania dzięki Chrystusowi? To nie sprawa tego, co się je i pije. To nie jakieś powierzchowne, materialne rzeczy, które dostarczają radości, satysfakcji. Owszem, jedzenie i picie dostarcza sporo satysfakcji. Może być kompot z truskawek, super, albo też coś bardziej wyszukanego, tak jak to było w anonsie, który Tomasz tutaj przedstawił, choćbyś udał się na 10-daniowy obiad do Eleven Madison, czyli restauracji przy Madison Square w Nowym Jorku, 3 gwiazdki Michelin, czyli najwięcej jak można. Więc z pewnością to dostarczyłoby wielu wrażeń, satysfakcji, światowy top, ale absolutnie bez porównania z czymś, co daje więź z Chrystusem. Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym, coś ponad najlepsze jedzenie, wspaniałe napoje i inne gadżety. Jednak radość i pokój dzięki więzi z Chrystusem, dzięki Duchowi Świętemu, Jego działaniu, nie ma sobie równych. A wśród tych rzeczy coś naprawdę szczególnego, perełka, wisienka na torcie, sprawiedliwość. Sprawiedliwość w znaczeniu najgłębszej satysfakcji, że to, co mnie spotyka, osobista więź z Chrystusem, i wszystko, co jej towarzyszy, to coś najlepszego, najlepsza rzecz, jaka mogła się w moim życiu zdarzyć. To jest takie poczucie, że mając Chrystusa, mam już wszystko, czego mi trzeba. Jestem kompletny. Naprawdę króluję. Nie można już mieć się lepiej. I to niezależnie od tego, co mnie w życiu spotyka. Jak naprawdę zostanę potraktowany. Ja mam coś ponad to. Poczucie sprawiedliwości, czyli największej satysfakcji, najgłębszej, płynącej z osobistej więzi z Chrystusem, z towarzystwa Chrystusa. Tak się króluje z Chrystusem. Co dalej? Jak się króluje po Chrystusowemu? Patrzmy na kolejny sposób. Drugie danie z truskawek, kolejna wariacja słowa sprawiedliwość. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu, wers 18. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający,
Tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Drugim słowem jest usprawiedliwienie. To są prawdziwe knedle z truskawkami. Co to jest usprawiedliwienie? Potrzebne jest ze względu na pewien problem, który dotyczy każdego z nas. Jest to pewien skutek, który wywołał nasz bunt wobec Boga i tym skutkiem jest, to słowo też tutaj występuje, wyrok. Wyrok potępiający. Życie pod wyrokiem. Jak się żyje pod wyrokiem? Wyrok potępia. Nasz bunt wobec Boga, nasze przestępstwa wobec Niego obciążyły nas poczuciem winy. Żyjemy z poczuciem winy. Chociaż niektórzy ludzie mówią, że nie odczuwają czegoś takiego, ale to tylko dlatego, że ten fakt odpychają, uciekają od tego faktu, starają się go zminimalizować. Ale Słowo Boże przecież mówi, że wyrok potępiający spadł na wszystkich ludzi, na każdego człowieka. A więc gdzieś w głębi serca każdego człowieka ten fakt obciąża. Czy zdarzyło się w twoim życiu coś, co powoduje w tobie poczucie winy? Czy nosisz w sobie jakieś poczucie winy z powodu czegoś, co kiedyś zrobiłeś, zrobiłaś? Może spowodowaliśmy jakiś wypadek, może jakieś zaniedbanie. Gdybym był bardziej troskliwy, gdybym o coś bardziej zadbał, ochronił, gdybym był bardziej stanowczy, bardziej dyscyplinował. Ile jest takich rzeczy, które może obciążają? Niezależnie od tego, czy mamy takie rzeczy w swojej świadomości mocniej czy słabiej, gdzieś w głębi serca każdy człowiek nosi w sobie tą świadomość potępiającego wyroku, poczucie winy. Tu jest powiedziane w Bożym Słowie, że wszyscy. Jednak co zrobił Chrystus? Rozwiązał ten problem. Przez Jego, jak czytamy tutaj, czyn sprawiedliwy. Jego śmierć na krzyżu. On wziął na siebie ten wyrok potępiający każdego z nas, i zapłacił za to, co nas obciążało. Umożliwił usprawiedliwienie, zdjęcie z każdego z nas wyroku. I dzieje się tak z chwilą, gdy człowiek zaufa Chrystusowi, gdy zaprosi Go do swojego życia. Wtedy przez wiarę doświadcza właśnie tej wielkiej sprawy. Usprawiedliwienia, zdjęcia wyroku. I co dalej? Jeżeli zaufałeś, zaufałaś Chrystusowi, Bóg tobie przebaczył. Zdjął z ciebie wyrok. Twój wyrok został już zapłacony, odbyty. Możesz więc przebaczyć sobie, cokolwiek się zdarzyło w przeszłości. Możesz być wolny, wolna w 100% od poczucia winy. I również w ten sposób możesz królować, cieszyć się pełnią. Jest jeszcze jedna, trzecia rzecz, która pozwala nam naprawdę królować w życiu, związana ze słowem sprawiedliwość, takie ciastko z truskawkami. Mówi o niej ostatnia część naszego dzisiejszego fragmentu, wers 19, przeczytajmy. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Co jeszcze składa się na to królowanie z Chrystusem?
możemy stać się sprawiedliwymi. W jakim znaczeniu? Chcąc to zobaczyć, potrzebujemy zwrócić uwagę tutaj na jeszcze jedną konsekwencję, którą spowodował nasz bunt wobec Boga. Kim staliśmy się przez nasz bunt wobec Boga? Jaki otrzymaliśmy przydomek? Staliśmy się grzesznikami. Jak się nazywa człowiek prowadzony przez policjantów, przyłapany na włamaniu? Jak się nazywa? Złodziej. Już nie nazywa się Jan Kowalski, tylko się nazywa złodziej. A zataczający się na ulicy, jak się nazywa? Albo ktoś, kto spowodował wypadek, bo za szybko jechał samochodem. Jak się nazywa? Pirat. A ktoś, kto się nie uczy, bo mu się nie chce. Kim jest? Jak się nazywa? Nieuk. Niektóre epitety bywają bardzo przykre. Tak czy inaczej, nie wchodząc już w szczegóły, do nas wszystkich przylgnęła ta tożsamość, kim jestem? Grzesznik. A wiemy skądinąd, że pytanie o tożsamość, odpowiedź na pytanie, kim jestem, to największa uświadamiana potrzeba człowieka. Wiedzieć, kim jestem. A co, gdy odpowiedź na pytanie, kim jestem, brzmi przegrany? Po angielsku to tak fajnie brzmi, loser, przegrany. Oto człowiek, który przegrał. Nie luzak, tak? To po polsku. Ktoś, kto przegrał. A to właśnie oznacza słowo grzesznik. Ktoś, kto chybił celu, przegrał. Kim jestem? Przegranym. Lub różne wariacje tego słowa. To zawsze jest druzgocące. Każdy z nas może pomyśleć o sobie, w czym jestem przegrany czy przegrana. To nasza tożsamość, to coś, co się nam wyświetla. Jednak dzięki Chrystusowi stałem się kimś innym. Ja i wszyscy, którzy Jemu zaufali. Dzięki temu, co zrobił Chrystus, dzięki Jego ofierze na krzyżu, z chwilą, gdy zaufałem Mu, od tego momentu nadpisuje się na mnie zupełnie inna tożsamość, nowy przydomek. I jak ten przydomek brzmi? Wers 19. To nasze słowo, tak? Ostatnie tutaj. Sprawiedliwy. Zamiast grzesznik, sprawiedliwy. Skoro zaufałem Chrystusowi, na Niego zwróciłem swoje zaufanie, zaprosiłem Chrystusa do mojego życia, On we mnie zamieszkał, są symptomy, mogę stanąć przed lustrem i powiedzieć: hej, jestem sprawiedliwy. Nazywam się sprawiedliwy. Czy może być coś piękniejszego, jak tak się przyjrzeć, wspanialszego niż nowa tożsamość w Chrystusie? Jednak tutaj jest potrzebna pewna uwaga językowa. No niech te moje studia się na coś tam przydadzą. Tu w wersie 19 użyte jest słowo wszyscy. Tak? Wszyscy widzą, że jest to słowo wszyscy. A wszyscy stali się grzesznikami, ale w greckim oryginale i w większości tłumaczeń nie ma tu słowa wszyscy, lecz wielu. I ta różnica jest istotna. Biblia Tysiąclecia w tym miejscu jakby z rozpędu używa słowa wszyscy, ale jednak wielu. Bo tu właśnie chodzi o poczucie tożsamości, poczucie tego, kim jestem, o obraz siebie. Nie wszyscy grzesznicy uważają się za grzeszników
I nie wszyscy usprawiedliwieni przez Chrystusa patrzą na siebie tak, że są sprawiedliwi. Niektórzy jeszcze nie noszą w sobie, w głowie tego obrazu siebie. Dlatego za tym gramatycznym niuansem ukryty jest niezwykle ważny apel. Patrz na siebie przez nową tożsamość, do jakiej masz prawo od chwili, gdy Chrystus w tobie zamieszkał. Patrz na siebie i pomyśl, jestem sprawiedliwy. Niezależnie od tego, jak się czujesz i jakim jest twoje zwyciężanie nad grzesznymi nawykami, może patrzysz na swój brak zwycięstwa nad niektórymi grzesznymi nawykami i mówisz sobie, jestem strasznym grzesznikiem. To powoduje, że jesteś smętnym chrześcijaninem, pozbawionym radości, bo czujesz się jak grzesznik, jak niewolnik. Powiększasz więc szeregi smutnych chrześcijan, bo przegrywasz z pokusami. Jednak to nie jest tak, że przez swoje dobre zachowanie mamy zaskarbić sobie tożsamość sprawiedliwych. O, dzisiaj zwyciężyłem nad grzesznymi pokusami, to postawię sobie czerwone kółeczko na rzecz nowej tożsamości, że jestem sprawiedliwy. O, a dzisiaj przegrałem, więc dwa czarne kółka na tożsamość grzesznika. To nie przez dobre zachowanie zdobywamy tożsamość sprawiedliwych, jest dokładnie na odwrót. Do tej nowej tożsamości mamy prawo już teraz. Mamy prawo nazywać siebie sprawiedliwymi, bo wywalczył to dla nas Chrystus. Przez Jego posłuszeństwo, jak tu czytamy, przez Jego pójście na krzyż. Możesz więc spojrzeć na siebie i teraz uznać to przez wiarę. Jestem sprawiedliwy. A twoje postępowanie to dogoni. Tym łatwiej, jeżeli spojrzysz na siebie w nowy sposób. W poczuciu tożsamości jest ogromna siła. Scena z filmu na motywach biografii królowej Elżbiety II, jeszcze zanim została królową, była księżniczką, pretendentką do tronu. Rzecz dzieje się w czasie II wojny światowej, gdzieś w bombardowanym Londynie. Księżniczka Elżbieta udała się incognito na pewne przyjęcie w towarzystwie jakiegoś chłopaka, lotnika. Nagle podczas tego przyjęcia przedziera się żandarmeria wojskowa i chce aresztować lotnika. Na to Elżbieta mówi, proszę zostawić go w spokoju. A ty kto? Księżniczka Elżbieta. Nagle wszyscy krok w tył i pochylają głowy. Siła tożsamości. Ty jesteś takim księciem, księżniczką wobec twoich słabości. Dzięki Chrystusowi. Twoja tożsamość to sprawiedliwy, sprawiedliwa. Niezależnie od tego, jak się w danej chwili czujesz i co ci się udaje, a co nie, niech twoje życie za tym nadąży. Zapamiętajmy te trzy sposoby królowania według Chrystusa. Jak trzy dania w sezonie truskawkowym, to pomoże zapamiętać. Kompot truskawkowy? Z czym wam się będzie od dzisiaj kojarzył? Sprawiedliwość jako poczucie pełnej satysfakcji, niezależnie od tego, co mnie spotyka.
knedle z truskawkami? Usprawiedliwienie jako wolność od wyroku. Od wyroku, który wcześniej na mnie ciążył. Nic mnie nie obciąża. Ciasto z truskawkami. Nowa tożsamość. Odpowiedź na pytanie, kim jestem? Sprawiedliwy. A reszta życia za tym nadąży. Królowanie według Chrystusa. Pełnia. Najwyższa, jaką tylko my, śmiertelni, grzeszni ludzie, możemy przeżywać. Gdy nauczymy się z tego korzystać przez wiarę, niewiele będzie chwil smutku. Nawet w najtrudniejszych okolicznościach, nawet przez łzy, przebije się radość. Dlatego odważyłem się zatytułować ten odcinek listu do Rzymian Nie uciekniesz od radości. Bo nie istnieje taka sytuacja, by królowanie dzięki Chrystusowi nie było od niej silniejsze. I chcąc tego królowania doświadczyć, nie będziemy musieli szukać jakichś specjalnych przeżyć. Owszem, miło jest pojechać gdzieś, nawet na ten, zacumować przy tym North Cove, czy stołować się w 11 Madison. Ale to prawdziwe królowanie możemy mieć tu i teraz. I mam nadzieję, że właśnie taką wspólnotą będziemy, wspólnotą ludzi, którzy dobrze odbijają to, co Chrystus potrafi czynić w życiu człowieka, że będziemy dobrą reklamą Ewangelii. Nie jak ten ponury socjalistyczny świat chciał być reklamą czegoś wspaniałego. Raczej przeciwnie, będziemy królowali w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa, więc miłego królowania i naprawdę i ty nie uciekniesz od radości.